Miasto Mysłowice wygrało konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na budowę tzw. demonstratora technologii. To ultranowoczesny, wielorodzinny budynek komunalny, w którym powstanie 27 mieszkań. Więcej szczegółów na ten temat opowie Małgorzata Książek-Relewicz, dyrektor MZGK Mysłowice. Demonstrator technologii to jest dosyć obszerny temat, ale może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że w ogóle NCBiR zdecydował się na wybudowanie tego budynku właśnie w Mysłowicach? Przede wszystkim to była nasza inicjatywa. Udało nam się to postępowanie zidentyfikować, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi takie postępowanie. Zapoznaliśmy się z warunkami, uznaliśmy, że jesteśmy w stanie te warunki spełnić. No oczywiście pan prezydent podjął decyzję, że do tego konkursu przystąpimy. No i okazało się, że nasza oferta okazała się być ofertą najlepszą, zdobyliśmy największą liczbę punktów i zostaliśmy wybrani w tym konkursie na partnera publicznego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wybudowania tego budynku. Przede wszystkim ta działka musiała być w zabudowie śródmiejskiej. Bardzo duży akcent Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kładzie na dostępność do infrastruktury miejskiej, ponieważ sam projekt i program jest dedykowany dla osób, dla rodzin z dziećmi, więc przyjmuje się, że takie komfortowe warunki mieszkania dla tego typu osób są wtedy, kiedy mają łatwy dostęp do przedszkoli, żłobków, do przystanków komunikacji miejskiej, tak aby nie dochodziło do takich sytuacji, z jaką mamy do czynienia na osiedlach usytuowanych gdzieś poza miastem, że młodzi rodzice niejednokrotnie większość czasu spędzają w samochodzie, dowożąc, odbierając dzieci z różnych miejsc. I tak naprawdę chodzi o poprawę komfortu, jakości życia właśnie osób, które są na takim etapie życia, że wychowują po prostu dzieci i muszą im zapewnić no, dostęp do wszystkich jakby tych miejskich, całej tej miejskiej infrastruktury. Wspomina pani o komforcie, jednak znajdujemy się na osiedlu Rymera, w dzielnicy centrum, w otoczeniu szybu wschodniego i tej takiej strefy przemysłowej miasta. No obok nie wygląda za ciekawie. Mamy dużo hal, mamy dużo tak naprawdę złomu jeszcze po szybie wschodnim. No ten komfort i ta zieleń potrzebna, no tutaj jakoś mi się tak trochę gryzie z tym budynkiem. Pewnie patrząc dziś, jak to wygląda, tak. Natomiast my zawsze staramy się patrzeć no, w tej perspektywie, jak to ma wyglądać. I biorąc pod uwagę fakt, że większość tego terenu należy do gminy i do Skarbu Państwa, jesteśmy w stanie w najbliższej przyszłości zagospodarować cały ten obszar w taki sposób, żeby poprawić komfort życia nie tylko mieszkańców demonstratora, ale tak naprawdę całego tego osiedla, przynajmniej tej jego części. Bo proszę zauważyć, że jednak pomimo sąsiedztwa terenu takiego przemysłowego, to znaczna część tej dzielnicy to jest jednak dzielnica mieszkaniowa i jeszcze na dodatek zabudowana budynkami wielorodzinnymi, więc tych mieszkańców jest tutaj sporo i wszyscy oni zasługują na poprawę komfortu życia, na to, żeby ta dzielnica się zmieniła, na to, żeby były tutaj normalne, bezpieczne, przyjazne warunki do funkcjonowania. Więc myślę, że usytuowanie tego budynku właśnie tutaj spowoduje, że wszyscy mieszkańcy tego osiedla na tym skorzystają, ponieważ to ten impuls, który ten budynek spowoduje, on tak naprawdę będzie takim początkiem zmian i przekształcenia wizerunku całej tej dzielnicy. I będziemy to pewnie robili znacznie szybciej niż w takim normalnym, planowanym tempie. W związku z tym ja myślę, że bardzo szybko mieszkańcy całego osiedla odczują taką osobistą korzyść ze zmian, jakie w tej dzielnicy zajdą, właśnie z powodu usytuowania tego obiektu właśnie w tym miejscu. Czym zatem jest ten demonstrator technologii i na czym on polega? I na czym też będzie polegało to mieszkalnictwo komunalne? To znaczy budynek oczywiście z założenia ma wejść do naszego zasobu mieszkaniowego komunalnego, czyli będzie jednym z budynków gminnych. Natomiast sam demonstrator jest budynkiem wielorodzinnym, wybudowanym już w takiej nowoczesnej technologii prefabrykowanej, która w głównej mierze sprowadza się do tego, że budynek powstaje w fabryce.
Oczywiście nie jest to nowość dla nas wszystkich, bo z taką technologią mieliśmy już do czynienia. Natomiast no, ta technologia siłą rzeczy jest bardziej nowoczesna, jakby wyposażona w te wszystkie zdobycze techniki, które no, w ostatnim czasie tutaj w budownictwie się wydarzyły. Ogromną zaletą tego budownictwa jest to, że w równoległym czasie jest przygotowywana działka pod budowę i produkowany budynek w fabryce. Jeżeli działka już jest gotowa, budynek jest przywożony i montowany z części na miejscu, co jest dosyć taką szybkim procesem i pozwoli tak naprawdę skrócić cały ten okres budowy de facto do 6 miesięcy. Na czym w takim razie ma polegać ta technologiczna strefa tych mieszkań? Znaczy, przede wszystkim budynek jest, ma być z założenia budynkiem wyposażonym w, no praktycznie we wszelkie możliwe zdobycze technologii związane zarówno z źródłami ogrzewania, z energią elektryczną, bo mówimy tutaj o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii i to w różnej kompilacji, tak? Tutaj będą wykorzystywane różne rozwiązania technologiczne. Jest proponowany odzysk wody szarej, czyli mamy taki budynek bardzo, bardzo ekologiczny, który z założenia ma być samowystarczalny. Oczywiście. Może tutaj wytłumaczmy jeszcze, na czym polega ten odzysk wody szarej. Następuje pewien proces oczyszczania ścieków, ale też wykorzystania deszczówki w dużym zakresie, więc jakby ta woda w jak największym sposób jest uzdatniana, przygotowywana do ponownego użycia, oczywiście w takim zakresie, w jakim może być, czyli do tego wtórnego użycia, na przykład czy to w toaletach, czy w tym takim sposób użytkowy, bo wiadomo, że woda pitna nie zdaje się do picia. Jest oczywiście normalnie, tak jak w każdym budynku, z wodociągu. To jest jakby jedna część. Mówimy o energii elektrycznej. To jakby wszystkie znane Państwu rozwiązania związane z wykorzystaniem fotowoltaiki, ale też w różnym takim jeszcze wspomaganym układzie, ale też mówimy o samym systemie do zarządzania budynkiem, który tak naprawdę jest już budynkiem inteligentnym, takim smart budynek wielorodzinny troszeczkę. I z tego smartfona będzie też zarządzane, rozumiem. Taka możliwość jest, tak. Te systemy do zarządzania budynkami, one też taką możliwość mają, on jest już zarządzany, każdy element, czy to sterowanie energią elektryczną, czy samym dostępem do budynku, to się już może odbywać z pozycji komputera, smartfona, to jest niezwykłe ułatwienie, ponieważ my przez okres 3 lat jesteśmy zobowiązani do monitorowania praktycznie wszystkiego. Zużycia mediów, jakby tego, w jaki sposób mieszkańcy korzystają, czy ten budynek jest faktycznie komfortowy dla nich, czy te wszystkie rozwiązania się sprawdzają, więc biorąc pod uwagę tak wiele punktów, które musimy kontrolować, to takie narzędzie do zarządzania, administrowania tym budynkiem jest no, doskonałe, ponieważ ono nam tą kontrolę w jakiś sposób ułatwi później wykonywanie jakichś analiz, generowanie raportów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które również będzie poddawało badaniom te wszystkie wyniki, żeby ocenić, czy to rozwiązanie jest dobre do dalszego powielania na już znacznie szerszą skalę, bo też proszę pamiętać, że mówimy o pewnym prototypowym budynku, tak? Czyli jest to taki obiekt, którego po prostu nie ma. Nie ma go w tej chwili nigdzie indziej w kraju, w związku z czym no, nie można go porównać, tak? On będzie jeden, drugi tego typu budynek będzie powstawał w Rumi, ale to będzie budynek dostosowany do budownictwa senioralnego, czyli tak naprawdę dwie gminy w Polsce będą realizowały tego typu obiekty. 27 mieszkań komunalnych będzie, wejdzie tak naprawdę do zasobu miasta Mysłowice. No myślę, że tutaj wiele rodzin odetnie z ulgą, bo to mieszkalnictwo komunalne jest dużym problemem nie tylko w samych Mysłowicach, ale także właściwie w całej Polsce. Natomiast kto tu będzie mógł zamieszkać? No bo wiadomo, że przy mieszkaniach komunalnych pojawia się mnóstwo problemów, a także pewnych zaległości. I tutaj mówię o zaległościach finansowych.
A czy przede wszystkim, tak jak już mówiłam, sam projekt jest dedykowany osobom, rodzinom z dziećmi, co wcale oczywiście nie oznacza, że 100% tych mieszkań muszą zajmować rodziny z dziećmi. Natomiast oczywiście w jak największym zakresie chcielibyśmy, żeby z tej infrastruktury skorzystały rodziny z dziećmi. No ale akurat tak się składa, że większość naszych wnioskodawców to są właśnie rodziny z dziećmi. No przede wszystkim my musimy mieć pewność, że osoby, które tutaj zamieszkają, będą w stanie realizować i dostosować się do regulaminu tego budynku, który oprócz tych standardowych rozwiązań związanych z przestrzeganiem ciszy nocnej i zachowaniem porządku, będzie też na najemców nakładał szereg obowiązków związanych właśnie z użytkowaniem tego obiektu, który być może na początku będzie troszeczkę trudniejszy w obsłudze, w zapoznaniu się z tymi wszystkimi rozwiązaniami technologicznymi. Na pewno też mieszkańcy będą się musieli liczyć z tym, że mieszkania będą musiały być udostępniane do pewnej formy prezentacji na potrzeby, czy to naukowe, czy promocyjne. Więc na pewno będzie to specyficzne przedsięwzięcie. No i oczywiście musimy mieć gwarancję, że osoby, które się tutaj znajdą, będą w stanie zachować porządek, będą w stanie jakby dbać o ten obiekt. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby obiekt został zniszczony, tak? Czy nawet pojedyncze mieszkania. Więc tutaj ten dobór lokatorów na pewno będzie uwzględniał takie okoliczności jak dotychczasowy sposób funkcjonowania, czy to w naszym zasobie, czy w innych zasobach, jeżeli dotyczy to mieszkańców spoza naszego zasobu. Czyli tak naprawdę analiza tego sposobu korzystania z dotychczas zajmowanego mieszkania. Czy ono jest utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w odpowiednim porządku. Bo jeżeli w aktualnym miejscu zamieszkania lokatorzy dbają o mieszkania, no to zakładamy, że tym bardziej będą dbali o nowe, takie właśnie już komfortowo wyposażone mieszkania. Czyli pewnego rodzaju casting. Może casting to może nie, ale na pewno dobór taki gwarantujący tak naprawdę osiągnięcie celu projektu. No, my ten budynek musimy w jakiś sposób monitorować, obserwować, raportować te wszystkie wyniki, w związku z czym ta współpraca z lokatorami musi być bardzo dobra. No i przede wszystkim musi być bardzo duża dbałość o ten obiekt. My byśmy chcieli, żeby wszyscy nasi mieszkańcy we wszystkich lokalizacjach dbali o mieszkania, no ale dobrze wiemy, że nie zawsze się tak dzieje. W związku z tym lokator, który na dzień dzisiejszy nie ma zadłużenia, dba o mieszkanie, a z jakiegoś powodu na przykład jest zainteresowany czy zamianą, czy też osoby, które są aktualnie na liście, ale w dotychczasowym miejscu zamieszkania mają tą historię taką bardzo to ma szansę. Dobrą, to jak najbardziej te osoby mają szansę na to, żeby otrzymać mieszkanie w takim demonstratorze. Ile to kosztuje miasto? Miasto jest zobowiązane do przygotowania zagospodarowania terenu, oczywiście uzbrojenia działki, ale również zagospodarowanie terenu poprzez zieleń, poprzez obiekty małej architektury. Natomiast my chcemy i taki mamy zamiar, mówiłam zresztą tutaj wcześniej o tym, że chcemy też zmienić to otoczenie. To ten cały teren wokół, w związku z tym i tutaj rozumiem, że to będzie szyb wschodni, gdzieś tutaj te tereny tych parkingów. Tak, chcielibyśmy wyjść znacznie dalej, bo jak sama pani wspomniała na wstępie, no okolica jest zaniedbana. Oczywiście dziś jest pięknie, zielono i ta zieleń robi wrażenie i jest bardzo przyjemnie, no ale wiemy, że na jesieni już tak przyjemnie może nie być, bo całe to otoczenie, które w tej chwili mamy zasłonięte piękną zielenią, no ono się w całej okazałości tutaj pokaże, no i to już nie jest zbyt przyjemny widok, więc postaramy się, żeby to otoczenie się zmieniło. Na pewno tak naprawdę największy ciężar, taki organizacyjny, finansowy, no będzie spoczywał na nas, na Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej, jako inicjatorze tego działania tak naprawdę. Natomiast no, gmina w takim zakresie, mówię o Urzędzie Miasta, o poszczególnych wydziałach, no myślę, że będzie nas wspierała każdy w zakresie swojego działania, czyli i Miejskie Przedsiębiorstwo
tutaj kanalizacyjne, nasze MPWiK, czy ZOM, czy inne instytucje, myślę, że będą nas wspierały w miarę swoich możliwości i zakresu zadań. Bo ja zakładam, że cały budynek zostanie wybudowany ze środków NCBR. Tak, tak. Takie jest założenie projektu i tutaj jakby nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ten zasadniczy koszt, bo budynek na chwilę obecną na etapie ogłoszenia konkursu był wyceniony na około 12 milionów. Dziś wiemy, że po tym, co się stało na rynku materiałów budowlanych, usług, na pewno to będzie znacznie wyższa kwota, ale ten zasadniczy koszt będzie po stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jakby korzyść, jaką zyskamy, bo ten budynek tak naprawdę stanie się naszą własnością, no myślę, będzie niewspółmierna do wydatków, jakie na ten cel poniesiemy. Czyli najbardziej nowoczesny w Mysłowicach blok komunalny powstanie na Rymerze. Nie tylko najbardziej nowoczesny blok w Mysłowicach, ale proszę pamiętać, w Polsce. Najbardziej nowoczesny blok wielorodzinny w Polsce powstanie właśnie tutaj w Mysłowicach na Rymerze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektorka MZG Mysłowice.